Witajcie kochani. Mit taniej gitary, właśnie, to jest taki temat dość obszerny, dość nawet bym powiedział kontrowersyjny, ponieważ tania gitara. Czy tania gitara to jest dobra gitara? Czy tanią gitarę typu klasyczna za stówkę warto wziąć za 99 zł? I faktycznie, co tutaj o tym sądzić i przede wszystkim co można byłoby doradzić osobom, które zaczynają swoją przygodę z gitarą. Także już za chwilę się za to bierzemy. Ja sobie tylko wezmę gryzka z puszki. Sałatka meksykańska, bardzo fajna. Bardzo fajne papudko. Mi zasmakowało. Jeszcze tylko łyczek herbaty, bo nie proszę ja was, kawa o tej porze. Także właśnie, mit taniej gitary. Moja teoria, ja każdemu, kto chce zacząć grę z gitarą, bym powiedział w zasadzie jedno zdanie. Zacznij od gitary budżetowej. I właściwie można by na tym cały temat zakończyć. Po prostu pójść kupić gitarę, na przykład elektryka za 500 i sobie no i kupić elektryka, plus oczywiście wzmacniacz, bo to jest jedno z drugim jest połączone. No właśnie, tylko teraz jest kwestia taka, że wszystko zależy też od producenta, bo jeżeli my kupimy gitarę, powiedzmy, załóżmy, no nie wiem, nie chcę oczywiście tutaj nikogo zniechęcać do konkretnej marki, załóżmy, kupuję tanią gitarę marki X za 500 zł elektryczną, to ta gitara nie do końca może być taka sama jakościowa jak gitara za 500 zł marki Y. To jest bardzo istotne. Aczkolwiek prawda jest taka, że firmy produkujące gitary robią gitary właściwie na podobnym poziomie. No powiedzmy za 500 ta gitara, za 500 ta gitara, mniej więcej one są, mają te same powiedzmy parametry, mniej więcej one niewiele się mogą różnić, bo czym się może różnić, powiedzmy, no nie wiem, chyba że firma X zrobi gitarę ze sklejki, typowo zrobi po chamsku sklejkę, dacie 500 zł za tą gitarę, a druga firma zrobi gitarę z drewna, normalną gitarę rasową i też się da 500 zł, tylko wtedy ta pierwsza firma zarobi powiedzmy 200 na gitarze, a ta druga firma zarobi na przykład 100 albo 50 zł, prawda? Więc to jest bardzo ważne, że kupując gitary trzeba zobaczyć, trzeba mieć chociażby jakieś pojęcie, z czego gitara powinna być zrobiona, jakie powinna mieć przetworniki, jakie powinny mieć osprzęt i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka też, że właściwie, no dobra, gadam, jaki ma być osprzęt. Tak naprawdę w gitarze taniej, w taniej gitarze osprzęty, czyli klucze, mostek, przetworniki, jakaś pozostała dodatkowa elektronika, bebechy, potencjometry. Właściwie one są, no progi, cóż tam jeszcze może być, gniazdo. One w zasadzie, te wszystkie te elementy są takie same jak i w tej firmie X, jak i w tej firmie Y, więc właściwie jakby na to nie patrzeć, gitary są bardzo do siebie podobne. No nawet teraz załóżmy, dobra, obie firmy robią gitary z tego samego drewna, osprzęt bardzo podobny. To właściwie prawda jest taka, że musiałby się trafić zupełny badziewny jakiś taki, badziewna sztuka, zupełnie niesprawdzona przez kogoś, pan Xinjiang, sprawdzając gitary, na przykład sobie przyśnie i po prostu, dobra, ta jest ok, dawajcie następną. To w tym wypadku może się trafić, załóżmy jakiś bubel, powiedzmy, no nie? Może się jakiś taki bubelek trafić i wtedy mamy problem. Aczkolwiek prawda też jest taka, że gitary robione seryjnie, gitary robione na automatach, na wycinarkach, frezarkach, to właściwie tam nie za bardzo jest możliwość, żeby coś było nie tak. Owszem, miałem kiedyś, jakiś czas temu miałem przypadek gitary, nie wiem jaka to była firma, chyba Skyway. Ale nie jestem pewien, nie chcę też tutaj demonizować i mówić o tej firmie, że jest niefajna. Bodajże była firma Skyway i gitara miała po prostu, jak mamy gryf, znaczy to nie ja miałem, to miał uczeń jedyny. Jak gryf jest taki, to w tamtej, w
tamtej gitarze od piątego progu gryf był troszeczkę, nie był wykrzywiony, nie poszedł tak, tylko po prostu był, troszeczkę był taki już jakby nierówny, jakby to powiedzieć, nierówny, troszeczkę taki jakby było to taki defekt. No, firma oczywiście odesłał ten chłopak tą gitarę do sklepu, z którego kupił, i po prostu mu zwrócili i podesłali poprawną, że tak powiem, wersję. Więc właściwie teraz, jakby się nad tym nie zastanawiać, to jedyne, co może być, to może być gitara zupełnie z jakiejś manufaktury, czy z jakiejś zupełnie firmy robiącej buble, i wtedy takiej gitary nie warto brać. No, na przykład gitarę, załóżmy gitara, widziałem gitarę klasyczną na przykład w Lidlu, w Biedronce, nie pamiętam, w Tesco. To była tragedia. Gitara klasyczna, gdzie struny były po prostu chyba z centymetr nad progiem. Brzmiała naprawdę tak jakby zamontować struny do kartona. Ewidentnie była cała zrobiona ze sklejki, wszystko było ze sklejki zrobione. Warto zwrócić uwagę właśnie też, że jeżeli kupujemy gitarę, to przyjrzeć się, jak ta gitara jest też pomalowana, bo na przykład jeżeli to jest bardzo tania gitara i jest pomalowana na kolor zupełnie taki, jakby to powiedzieć, nieprześwitujący, zupełnie, o powiedzmy, pomalowana na taki kolor, że zupełnie nie widać faktury drewna, to może być takie prawdopodobieństwo, że po prostu gitara jest, że to jest sklejka. Może być, bo nie, oczywiście niekoniecznie, bo na przykład tutaj gitarę też mam pomalowaną na kolor, mocny kolor, że nie widać drewna. Tylko że akurat ta firma robiła, bo już marka Flame nie istnieje, chyba. Nie, wiem, że nie istnieje. Majonez jest, cały czas jest majonez, to Flame'a już nie robił. Ale wiem, że ta, no tak, tylko że ta gitara kosztuje jakieś, powiedzmy, 1500-1700, w porywach do 2000 kosztowała, jak była w sprzedaży, prawda? Więc to już jakby wiemy, co kupujemy. Więc warto właśnie zwrócić uwagę, jak mamy elektryczną i jest pomalowana, jest bardzo tania, na przykład 200 zł, 200 zł, co właściwie może, co w tej gitarze właściwie tam jest wsadzone, że ona może kosztować 200 zł? To po prostu, to mi się ciężko sobie wyobrazić. Tam musi być jakaś breja, chyba makaron, chyba nudle te, zupka chińska. To na pewno jest, widziałeś, czy widziałaś, takie popularne są filmiki, jak załatać dziurę w ścianie zupką chińską, kuźwa. Wysmarować, zaszlifować, pomalować i jest git. No nie, to może z takiej zupki chińskiej. Tylko tak, jeżeli mamy właśnie gitarę bardzo tanią, za dziwnie niską cenę, nowa gitara, pomalowaną na jednolity kolor, i jeszcze, jeżeli masz możliwość ją wzięcia do ręki, bo tak, przez internet nie za bardzo, jeżeli masz możliwość wzięcia ją do ręki i ona jest dość lekka, waży mniej, powiedzmy, niż 2 kilo, mniej niż 1,5 kilo, to jest bardzo podejrzane i to jest bardzo możliwe, że to jest po prostu gitara takie zrobiona właśnie ze sklejki, z jakiegoś paździerza, z jakiegoś dziada, więc po prostu to trzeba bardzo uważać. Tylko ja mówię o skrajnych przypadkach, o przypadku zupełnie takim, gdzie mamy gitarkę, prawda, nówkę za 200 zł, wzmacniacz za 100 zł i mamy zestaw za 300, chociaż nie wiem, czy taki nawet na Allegro można znaleźć, ale widziałem bardzo, bardzo tanie takie sprzęty. To takich rzeczy bym nie brał. Najlepiej właśnie, ja zawsze powtarzam, jeżeli chcesz kupić, najlepiej skontaktuj się ze mną, napisz na, kurczę, w komentarzu, napisz na Facebooku, napisz gdziekolwiek dasz rady. Po prostu i się spytaj, to ja zawsze, zawsze poradzę i podpowiem. Nie jestem jakimś super mistrzem, ale zawsze podpowiem to, co mniej więcej ja ogarniam. Ale jeszcze właśnie ten mit taniej gitary, myślę, że jest w miarę rozwiany. Jeżeli nie jest rozwiany, to oczywiście tam w komentarzu koniecznie napisz, żeby coś więcej wyjaśnić, bo to może jakieś aspekty mogą zupełnie pominąć i fatalnie, że mogą pominąć, prawda? Ale to jest to, co mówię z mojej perspektywy i z tego, jak ja przez te, od tego 98 roku, mucho poszła stąd, od tego 98 roku obcuję z gitarami i właściwie od tego czasu
miałem dużo w rękach, dużo też kupowałem, dużo sprzedawałem i dużo też miałem właśnie od uczniów gitary. Ale z drugiej strony, jeżeli powiedzmy chcesz grać i kupujesz gitarę za 2000, to właściwie to już jest gitara, która nie powinna nic mieć, nie teges. Oczywiście znowu wracamy do tematu, czyli tego, z czego jest zrobiona gitara, jakie drewno, jaki osprzęt, jakie przetworniki, bo w gitarze za 2000 to już ten osprzęt jest, powinien być lepszej klasy, nie powinien być jakiś taki zwykły zamontowany jakiś seryjnie robiony gdzieś u Xinjiangcionga, prawda, w fabryce, tylko powinny być już jakieś rasowe, no a już powiedzmy, no powiedzmy niekoniecznie rasowe przetworniki, chociaż już zaczynają się zdarzać, ale w gitarze za 2500, za 2800, za 2900, za 3 i w górę, tam są już przetworniki zwykle montowane rasowe, więc jeżeli natrafisz na gitarę, która kosztuje 3000 i ma przetworniki jakiś no name zupełnie, to trzeba się bardzo grubo zastanowić nad tym. Aczkolwiek jeszcze raz powiem, tania gitara, najlepiej kupić gitarę taką, na jaką cię stać, ale zacząć od właśnie faktycznie budżetowej, w miarę taniej, pilnując się właśnie tych aspektów, o których powiedziałem, czyli żeby spróbować wyłapać jakieś podejrzenia. Tak, łatwiej mi mówić, jeżeli włączamy na Allegro, włączamy dział gitary, akcesoria, gitary elektryczne, i sobie szukamy, prawda? Łatwo mówić, jeżeli na Allegro wszystkie wyglądają pięknie, wszystkie wyglądają ładnie, prawda? Ale mi się wydaje, że po prostu ciężko byłoby natrafić na coś, na czym by się nie dało grać, naprawdę. Nawet jeżeli ta gitara będzie ze sklejki, to i tak się da na tej gitarze grać. Chyba że będzie miała gryf, gdzieś na dwie strony się rozjedzie, to się wtedy nie będzie dało grać. Ale zwykle, tak jak mówiłem, te gitary są robione maszynowo, seryjnie i brzmienie zawsze będzie, dźwięk zawsze będzie, ale od jakiegoś brzmienia i jakiegoś dźwięku trzeba zacząć, prawda? Czy to będzie kijowy dźwięk, powiedzmy, w gitarze za 300-400 zł, czy to będzie już lepszy dźwięk, dobry, fajny w gitarze za 1500 czy 2000, czy już rasowy, prawda, za 2,5, za 3, 3,5 i w górę. No ale myślę, że naprawdę warto próbować i myślę, że nawet nie ma co, żeby tak, no dobra, ale nie, ja już chcę sobie kupić naprawdę porządną gitarę, ale co, ty już umiesz grać, umiesz grać? Nie, no nie, jeszcze nie umiem nic, ale już chciałbym porządną gitarę kupić, naprawdę bardzo, bardzo dobrą. A skąd wiesz, czy ci się nie odwiedzi, czy ci się nie znudzi, czy nie będziesz rzygać tą gitarą, prawda? Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałem powiedzieć, że mianowicie, wyobraź sobie, że kupiłem gitarę, powiedzmy za, no nie wiem ile wtedy ona kosztowała, 800, 700 z mostkiem Floyd Rose. To była masakra z tym mostkiem, dobrze, że już nie mam tej gitary. To jakieś muchy, owocówki tutaj się pchają. Teraz popiję sobie tylko herbatą z kotem. Oczywiście przypominam, że będą herbaty też by trzeba zrobić, że będą kubki rock dayowe. To już mówiłem i się wiem, że się powtarzam. Ale muszę się napić. No i sam się wybiłem teraz z tematu. Tak, kupiłem gitarę za 700 zł, 750. Brzmi, tylko teraz się skup, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, którą w tym filmiku mam do powiedzenia. Naprawdę, proszę się skupić bardzo solidnie, wszystkie komórki niech się skupią. Jest taka sytuacja, kupuję gitarę za 750 zł. Nie jest to, powiedzmy, jakiś najwyższych lotów gitara, ale dobra, 750 zł. Ona brzmi, no, podłączam do wzmacniacza, brzmi spoko, no brzmi na przesterze, brzmi na czystym kanale, brzmi ok, spoko, git, git, git. Przetworniki jakie ma, no name, nie wiadomo, pan Xinjiang zrobił je w fabryce. I teraz tak, motyw jest taki, do tej gitary kupuję przetwornik rasowy. To był akurat przetwornik DiMarzio X2N, jest taki model. To jest akurat taki model dedykowany do grania metalu, takich no do grania metalu. I teraz sobie wyobraź, że zmieniając ten jeden element, przetwornik, zmieniłem tak brzmienie niesamowicie gitary,
brzmiała zupełnie, no, można powiedzieć, o dwie klasy wyżej. Brzmiała brzmieniowo, prawda? Bo to jest tak, drgająca struna przenosi sygnał, wiadomo, z całej gitary, ale przenosi sygnał na przetwornik, a przetwornik już kablem do wzmacniacza. I naprawdę wziąłem tą gitarę na próbę. No, grałem zawsze na tej samej gitarze na próbie w zespole. Wziąłem ją już ze zmienionym przetwornikiem i chłopacy mówią: kurde, jak się ta gitara brzmi. I to jest najlepszy dowód na to, że tania gitara z już podrasowanymi bebechami potrafi naprawdę zabrzmieć super. Więc nawet jeżeli kupisz tą gitarę za 500 zł i po jakimś czasie zmienisz w niej przetwornik, najlepiej przy mostku, przy mostku, dobrze mówię, przy mostku przetwornik, czyli ten bridge, to można naprawdę gitary podrasować i brzmieniowo będzie zarąbista. Bo tak jak mówiłem wcześniej, nawet kupując gitarę za 1500 zł, przetwornik będzie tam zwykle jakiś taki noname, jak to się tak można powiedzieć. Nawet był taki zespół, nonamen, czyli przetwornik no name. I brzmienie też no name. Więc do gitary za 1500 zł, kupując przetwornik taki jak na przykład ja kupiłem X2 Andy Marzio, to też podnosi mu jeszcze o klasę, jeszcze wyżej można powiedzieć. Tylko trzeba zwrócić uwagę jeszcze na to, że taki przetwornik kosztuje troszkę pieniążków. Z tego co pamiętam, bodajże on kosztował jakieś 400, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić przetwornik używany, których też kupowałem sporo używanych przetworników różnych, bo i Tone Zone, i jakieś inne Seymoury Duncany, których nawet teraz nie pamiętam dokładnie, i przetworniki jakieś Leisy. I takie rzeczy, więc coś się rozwala. Więc myślę, że to chyba byłoby na tyle i mam nadzieję, że rozwiałem jakieś wątpliwości. Jeżeli nie, to pisz w komentarzach, bardzo, bardzo serdecznie proszę w komentarzach. A jeżeli się film podobał, to po prostu łapka w górę i naciśnij ten przycisk subskrypcji i dzwoneczka, więc wtedy wszystko będziesz wiedzieć, wszystko będzie zarobiście. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.